Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Adam i znowu gramy w Dishonored. Lecimy podrzucić worek z cuchnącymi zwłokami do wentylatora. I zobaczymy, jak to będzie miało wpływ na rozgrywkę. Strzelał, że musimy się dostać do piwnicy. Bo tam przynajmniej nam pokazuje na dół. O, hello. No to chyba pójdziemy tym szybem w takim razie. Spróbujemy to zrobić jak najbardziej po cichu. Ale cholera, że oni nie słyszeli, że my się tutaj tak tłuczemy. Fajnie by było jeszcze zrobić ten przepis babuni, ale nie sądzę, żeby nam się udało. Co tu jest? Notatka. Nie wiem, mniejsza. Nie chce mi się, szczerze mówiąc, czytać. Czy my możemy tak zrobić? Zapiszę grę i spróbuję. Cholera. Hello, przeżyłem. Ona tu na pewno nie jest sama. Pi. Pomidory we wczorajszym obiedzie były rozgotowane. Pokojówka. Pokojówka nam nic nie zrobiła, więc ją damy do szybu wentylacyjnego i będziemy się łudzili, że nie umrze. A jak ktoś zawoła o obiad, to będzie miał niespodziankę. Chociaż pewnie to się da wysłać tylko z dołu. Ten wentylator jest po drugiej stronie tych drzwi. Tam coś jest? Nie. Czy my możemy zamknąć ten szyb? Nie możemy. A czy jest ktoś po drugiej stronie? Zapiszmy grę, tak na wszelki wypadek. Tu jest wentylator. Za tymi drzwiami jest tak jakby... Właśnie. Ulica. Zamknąłem, zamknąłem. Słyszę runę. Ona jest nad nami. Ale tu jest kościany amulet. Dobrze. Spoko. O, 5 na 5. A co nam daje nowy amulet? Dominujący. Z wielką łatwością wygrywasz interakcje sporne. Nice. To też jest spoko, ale wszystkie sloty mamy zajęte. Dobra. Umieśćmy ciało. Albo najpierw zróbmy zapis. Wóz generała? A z wozem o co chodzi? Aha. No, chyba nam nie do końca wyszło eliminowanie go po cichu. Chyba że magicznym sposobem się ocknie. I pewnie znaleźli tę głowę. Tak? Pewnie tak. Tim jest na dole? O, ocknął się. Dobra, chyba nas nie zauważył do końca. Barrister Timsh. Dobra, zobaczymy czego. The Lord Regent dated a month ago, stating that your building is to be seized by the state immediately due to massive infection outbreak. And that your personal assets are forfeit
if you do not comply immediately. A month ago? Are you showing me this to try to convince me that you're above the law? What? Let me see that. Chyba ci nie wyszło. This is impossible. Barrister, I am afraid I am going to have to take you into custody. And if I or any of my men contract the plague because of this visit, I'll see that you're hit. Oh, this isn't the right document. This... Get him out of here before he starts bleeding from the eyes. And secure this court. It's under warrant. No ładnie. Yes, sir. He fainted. Now what? I don't want to touch him. What if I get sick? I'll just wait for him to wake up. No to nieźle. No to nie. Whoa. Chyba nam się udało. Są strażnicy złych litek, tak? Cholera. Czy mogę czymś rzucić, żeby odwrócić ich uwagę? Chyba niekoniecznie. Dobra, zapisujemy grę i lecimy do tej dzielnicy. Puf, przejdź. Nie zebraliśmy runy, ale to już trudno. Chociaż teoretycznie teraz się nikt nie powinien po domu kręcić. Ale już. Łohoho, dropy FPS-ów. Z to czego nie lubimy. Tam jest Talia i Doki. To są nasi kochani strażnicy. Z tego zjadę na 100% pewnie. A nie. Z tego mogę tam wyjść? Nie mogę niestety, ale mogę wyjść tam. W ogóle nie wiem, czy zrobiłem to na nagraniu, czy po nagraniu ostatnio, ale pozbyłem się tych wszystkich tych pokazywaczy życia i many. Znaleźli te zwłoki, co nam spadły kiedyś. Którędy się tam... Co tu się dzieje? Halo? A, oni szczurki szczerali. Kurde, jeden granat i wszyscy by padli. Hello? Aha, to jest to z tą babcią. No nic, tego nie zrobimy. Tego nie zrobimy. Trudno, ta książka. Podróż do Pandezynia. Kurczę, ale mnie nos swędzi. Dobra. Idziemy teraz... tu... A, tu jest ta lampa, dobra. Hop. Dobra, jest git. To już nie było git, ale trudno. Do kitu, do kitu. Mam wrażenie, że myśmy tutaj ostatnio przeszli jakoś inaczej. Okej, jego będziemy mogli się pozbyć, bo on zaraz będzie wracał. Aby tylko tu nie było nikogo więcej. Dobra, mamy go, damy go tam. Chyba tu już ktoś leży? Nie, nikt tu nie leży. Dobra, nie uciekamy. Cholera. Tam. Tam. I to wyłączyliśmy, prawda? Ach, dobra, wyłączyliśmy. Miałem obawy lekkie co do przejścia tędy, ale... ale jednak wyłączyliśmy. Jezus Maria, co to było? Brzmiało co najmniej, jakby ktoś wyrzucił zwłoki do wody.
Dobra, talia jest tu. Nie, talia jest tam. Jestem ciekaw, co nam powie. The barrister's enemies caught up to him. He's in custody as a plague victim. Here's the will as agreed. That'll do nicely. Perhaps better. No, nie zabiliśmy go. Well, my uncle came under Delilah's spell. He was obsessed with her. Everyone knew she'd been a servant at the tower before she studied under Sokolov. She was a painter, an artist. Beneath my family's class, for certain. My uncle became infatuated. But he looked older and made us keep candles lit all night. He was afraid of the dark. One night we all went to Waverly Boyle's for a seance. It was an amusement. We didn't know what we were doing. I thought only the dead appeared at seances. But suddenly Delilah was in the room with us. My uncle nearly died of terror. She was there, but not there. We saw her as if she was very far away, standing in the old Brigmore Manor, painting at an easel, painting a name. It was your name, Dowd. That's your cover. I hope you find what you're looking for. Dobra. Idziemy jeszcze porozmawiać z Billy. No, tego się nie spodziewałem. Timsh is ruined. He'll rot in Coleridge prison if they don't send him to the flooded district. It's poetic, I suppose. Fajne mają te maski. Are you ready to go? Dobra. Wiecie co? Tutaj skończymy, bo najprawdopodobniej tam zacznie się kolejna misja, więc ja wam dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej, hej!